Szanowni, dzień dobry. Chciałem streścić naszą ostatnią lekcję, nasz ostatni sukces, czyli udany pomiar gęstości lodu, tylko jeśli pozwolicie, to się zmniejszę. No właśnie, może zrobimy tak, że się zwiększę najpierw i przesunę trochę do góry, żeby odsłonić tutaj to miejsce, w którym mogę przerzucać między stronami. I teraz się zmniejsza. No więc po tym, jak mieliśmy ten udany pomiar gęstości materiału, z którego wykonano dość dużą nakrętkę, przystąpiliśmy do pomiaru gęstości lodu. No i dwa zasadnicze problemy się z tym wiążą. Z definicji bardzo trudno jest gęstość wyznaczyć, ponieważ te bryły lodu mają nieregularny kształt, co bardzo utrudnia wyznaczenie ich objętości metodą zważenia i zmierzenia wymiarów. No, a drugi problem, jaki żeśmy napotkali, to jest taki, że lód pływa w wodzie. Po pierwsze, oznacza to, że jego gęstość jest mniejsza od gęstości wody. To wydaje się komuś oczywiste, ale ja parę razy próbując różnymi metodami mierzyć gęstość lodu i ponosząc porażki z takich technicznych powodów, zdarzało mi się zmierzyć gęstość lodu większą od gęstości wody, bo czegoś tam nie uwzględniłem. No więc jest jeszcze dodatkowy problem. No, idea wydaje się być oczywista. Trzeba zważyć lód, a następnie szybko zmierzyć siłę wyporu. No i lądujemy jakby tutaj w tym równaniu. Stosunek ciężaru do siły wyporu to będzie da nam możliwość wyznaczenia gęstości tego naszego lodu. Jest tylko tutaj jeden haczyk, no mianowicie, żeby objętość w liczniku i w mianowniku, żeby te objętości się skróciły, one muszą być takie same, to znaczy siła wyporu musi być siłą wyporu ciała całkowicie zanurzonego w wodzie. No, a lód w wodzie pływa, w związku z tym trzeba było go tutaj wcisnąć pod wodę, co okazało się nie jest takie łatwe. No, w szczególności jeżeli wybrać lód dostępny po prostu w sklepach taki do drinków, no to są na ogół bryłki o obłych kształtach i one bardzo chcą wypłynąć i bardzo trudno jest je wcisnąć pod wodę. No, w związku z tym ja przygotowałem w kubkach papierowych nieco większe bryły lodu i takie, które stabilnie dało się wcisnąć pod wodę. No i drugi problem jest taki z tym lodem, że on topnieje bardzo szybko, tak? Czyli ten pomiar trzeba wykonać szybko, najpierw zważyć, a potem od razu wrzucić do tej szklanki z wodą. Dobrze, jeśli ta woda w szklance jest specjalnie chłodzona. Ja przyjechałem rano do szkoły i umieściłem te nasze styropianowe takie pojemniki na ciepłą żupę tak naprawdę, do których nalałem zimnej wody, umieściłem w lodówce i jeszcze żeby szybciej się schłodziła, to jeszcze do każdego takiego pojemnika wrzuciłem właśnie po takiej bryłce wody, lodu do drinków. No, w każdym razie woda była bardzo zimna, kiedy przynieśliśmy to z lodówki i rozpakowaliśmy lód, który był przechowywany w zamrażalniku. No i jak widać wszystkie pomiary się udały. Tu na szczególną uwagę zwracają te pomiary, dlatego że tu widać, no mniej więcej te wszystkie bryły lodu wyglądały tak samo. Ja nalewałem, jak umieszczałem je w zamrażalniku u siebie w lodówce, przywiozłem to w lodówce turystycznej od siebie z domu, to mniej więcej napełniałem je podobnie. No i tutaj te mniejsze wartości wagi oznaczają, że tu powinienem też zaokrąglić do
gramów, bo taką dokładność żeśmy sobie przyjęli, że nie będziemy korzystać tam z dokładności tych wag do dziesiątej czy setnej części grama, tylko po prostu będziemy zaokrąglać do całkowitej liczby gramów, że kto komuś się ten projekt przedłużył, ten pomiar przedłużył i lód, ta bryłka mu stopniała. No, ale pamiętał o tym, że po wyznaczeniu siły wyporu trzeba ją szybko zważyć jeszcze raz, tak, żeby zważyć ją, mieć wagę takiej bryły, która ma odpowiada temu, z czego wyznaczono siłę wyporu. No, jak spojrzeć tutaj na ten wzór, no to jeżeli się o tym nie pamięta i pozwoli się wodzie stopnieć, najpierw się wyznaczy ciężar, a potem pozwoli się wodzie stopnieć, przy pomiarze siły wyporu, no to stosunek tych dwóch wielkości może być większy od jedności, a nie mniejszy od jedności i wtedy można z łatwością dostać wniosek, że gęstość lodu jest większa od gęstości wody. No ale jak widać, ani Majka, Franek, Fryderyk i Staszek nie złapali się na to, tak? To znaczy prawidłowo wykonali ten pomiar. No i wszystkie pomiary okazuje się z dokładnością do 1/10 grama na centymetr sześcienny odpowiadają, były takie, dały te same wyniki i to rzeczywiście odpowiada mierzonej gęstości lodu, więc należą się Wam serdeczne gratulacje.